Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Age of Wonders 3 od Five Sides of War. Tu zainteresował mnie ekran już na początku. Coś tu się zmieniło. Nie wiem, czy coś się nie porąbało w grze, bo jakieś widzę inne tło, inne ustawienie postaci, wszystko inne niby jest spoko. Tu też. Ale tu już coś nie za bardzo. A zobaczmy. Zaraz, gdzie jest ta moja postać? Tutaj chyba była. Czy tu? Tu jest ten. A! Bo jest pewnie jeszcze jedną turę zadźgana. Może dlatego. Dobra. Ulepsz swojego bohatera. Przepraszam. Ten bohater awansuje. O, jakaś sakiewka. Aha, to jest pewnie to. Czarnoksięstwo zwiększa punkty rzucenia zaklęć. Dobra, zróbmy. Znaczy, to jest ork. Sfera, zaklinaczka, dobra. Wybierz ulepszenie. Wyprodukowano kaplicę w Ericast. I co teraz sobie robimy? Mam już plus 12 manny. Też trochę nie do końca mnie to mi się podoba. Pojemność manny. Plus 200. To pozwala przechować więcej manny. Ale w sumie teraz wydobywam. Znaczy zużywam mocno. To mnie nie interesuje. To też mnie nie interesuje na razie. Chociaż Gildia Mistrzów jest ciekawa. Dom Wojny. No, chyba w to pójdziemy teraz. Tak. Dobra. Armia czeka na rozkazy. Aha, te ogniki tutaj. Dobra, spróbujemy się jakoś przedrzeć. Oho. Julia wygrywa bitwę. O! Niezależnych zaatakowała. I zwycięża. W którym miejscu? Tutaj, aha. O, tutaj się Julia pokazała w takim razie. Dobra, to tu się przesuwamy. Będziemy tutaj wykrywać. I to jest chyba Julia właśnie. Armia czeka na twoje rozkazy. Tutaj. I tych chyba musimy zniszczyć, tak? Nie, chyba nie mamy żadnych misji. Co tu mamy za potwory? A, te są na luzaku. Wysoki elf jeździec gryfów. No właśnie, i tu straciłem bohatera. Jeździec gryfów. No, wycofam na razie tę jednostkę, bo nie chcę jej stracić. Tutaj. Na razie się ruszmy tu. Tu mamy tak. Na pewno całą tą armię. Aha, tu już się ruszałem. Dobrze, tu będzie sakwa jakaś jest. A, kusza. Ciężka kusza. To jest po pozostałości, po Bercie. Ta armia się nie może ruszyć, na to musi odpocząć. Tu armia musi sobie odpocząć. To są budowniczowie. No i na razie to nie ma co tu robić. I tu jeszcze mamy. Tu jestem na południu całkowicie. I tu jest drugie armie. Tutaj muszę zrobić miasto też. O, tu są dwa generatory manny. O, tu muszę szybko zrobić miasto. Bo jak ona się tu rozprzestrzeni, to nie będzie za dobrze. I to chyba nawet gdzieś tu zrobię to miasto. Chociaż to jest kopalnia złota. Tu jest dobre miasto. Tylko tak chyba 9 czy 6, chyba 9 pól maksymalnie może miasto się rozwinąć. Dobra.
Kończmy turę. Aha. Aha, dwóch bohaterów tu jedzie. Dobrze. Inwazja? Gdzie ta inwazja, bo nie widzę? O dobra, to jest Iwermina już. Iwermina chyba muszę wysłać. Czy tu już mam uczyszczone wszystko, tak? Tak, dobrze, czyli wiecie co, muszę tu zmienić chwilowo. Niestety to muszę dać. A co to pieniędzy mi brakuje? 125. Czyli nie zaczęło się produkować. To może tu trzeba zrobić w ogóle tak. Przez jedną turę i tak muszę poczekać na to. Co tu się rozprzestrzenił najbardziej? Dobra. Dobra, i na razie będziemy oszczędzać mannę. Na niebie pojawia się mannę, które wywołuje strach. Wybrane miasto przeciwko czymkolwiek minus 100 do ludzi. Do populacji jednostki z przeglądanego miasta, że mamy parę. O, to jest ciekawe. Tu jest spore miasto i w ogóle. Dobra. Coś nam się zbadało, już nie pamiętam co. O. To mi się podoba. Ale to bym chciał też zrobić. Zróbmy to jedną turę, tylko będzie trwała. Gdzie ta inwazja? Kurczę, no. A, tu są goście. Patrzcie. Dobrze, czy teraz już mogę zrobić tych osadników? Tak, dwie tury, dobrze. No i tutaj zróbmy tak i tak. Dobrze, bez strat. Teraz tego bohatera sobie wróćmy tu, a Wermina będziemy łazić i nawalać. Dobra, teraz... Może by w ogóle zniszczyć to tutaj. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, tak. Wszystkim tym robimy tu porządek. Tu jest jakieś... Tak. Czy ja przypadkiem nie miałem tego zniszczyć? Kurczę blade. Miasta. No dobra. Nie wiem, czy powinienem to zniszczyć. Kurczę, no nie ma tu. Tu nie ma misji. To jest menu dyplomacji. Historia. Nie, dobrze. Szkoda, że nie można ustawić
na automatyczny exploring w tym momencie. Dobra, na razie tych ogników nie robię. No, fajnie to wygląda, to miasto. Naprawdę super. Dobra. Kończymy następną turę. Sobie powinienem to zniszczyć, ale... Dobra. Zróbmy tutaj mega wielką bitwę. Tu zbrojni są. Co my tu mamy? To nie... Ataki fizyczne na to będą potrzebne. I to jest jakieś mega wypasione. Dobra. Odjeżdżamy tu. Odjeżdżamy tu. Tutaj. I teraz jeździec gryfów. Zaoszczędzę sobie tą jednostkę, że tak powiem. Tu się ustawimy tak. Czy ten dojdzie? Dojdzie, czyli berminę dajmy tu. Tego dajmy tu. I tak. No i tu będzie zmasowany atak. Zapiszemy. Mam nadzieję, że nie stracę znowu bohatera. Dobra. Walka manualna. Bardzo podoba mi się to w tej grze, że wszystko się szybko wczytuje. Okej. Kula ognia. 314, 35 na 35. No a ten ma. Boska. Zakręcie bojowe. Do końca walki zadaje atakującemu 50% wszystkich zadanych przez niego obrażeń. Fajne. Zróbmy to na... Wybierz, to jest do własnej? Zadaje atakującemu 50% wszystkich zadanych przez niego. Coś tu jest głupio opisane. A tu... Magiczna pięść. 21 obrażeń. A to kula ognia. 12 to i to. A to jest na coś czułe? Spojrzenie zagłady. Podpowiedź na który umysł, potwór, noszenie, jednostka wyżywy. Przed atakami wiary. Przed atakami wiary. Dobra, nasuwamy werminą. Okej, okay, coś tam dostało. Co to jest? Młody wąż. Tu lepiej. Co są ci? Sieć. Jeszcze jedno pole muszę się przesunąć.
tu nic nie zrobią. Ale zawsze coś. Jeszcze wargę mamy. Dobra, to wargiem i tym będziemy flankować. Jednorożcem. Łucznicy. To już rzuciliśmy. Strzelcy. Jeszcze mogę się przesunąć? Już nie. Dobra, zbrojny. Lecimy. Tu jest też zbrojny, też lecimy. Strzelec. Będzie miał w zasięgu. Kawalerzysta. Wstawmy ich koło zbrojnego. Tutaj też. Dobra. I... Fera. Ciężka kusza. Jeszcze jedno pole się przesunęły. Nie można użyć, no to z ciężkiej kuszy. No, przydała się ciężka kusza. Zawsze coś. Okej. Okay. Obrona. Tutaj też. Tutaj też, tutaj też. I tu raz. Dobra. Oby nie stracić jednostki w tej turze. Albo jakąś badziewiastą. O. No, a strzelców mogę stracić. Luzik. Na razie bardzo dobrze. No i co? Nasuwamy teraz w tego. Powolutku, powolutku. Prawie nic nie zrobiło, kurczę. To mogę już szarże zrobić tym. Załatwieni. No, tu się trochę przyblokowałem. Mamy jeszcze zbrojnych. Kawalerzystę. Kawalerzystą możemy tego tu zaatakować. I zniszczyć. Tak. Tak samo mogę werminą tutaj. Trochę jeszcze zostało. Wracamy się tym wargiem tu. Czternaście do 20 zada. A to ma 27. Spróbujmy. Kurz. Dobra. I co? Zakończymy zabawę? Tak. Cudownie. Się bałem, że skontratakuję i stracę. Dobra, straciliśmy jednego strzelca. Luzik. Tylko tyle. Skarbiec wiedzy.
musi być na moich ziemiach. Trzeba tu do niego dojść. Ach, dobra, to badamy teraz. Dobra, to weźmiemy. Gdzie inwazja? Orzesz! Orzesz. Ups. Przywołamy ognika. I lecimy szybko. Z powrotem. Co to się stało? Dobra, tymi pojedziemy załatwić to. Dobra, wycofali się. No powinni trochę chyba oberwać od tego. O, tak. Pięknie. Dobra, mamy osadników. I jedziemy tu gdzieś. Dobra. No i tutaj trzeba będzie zrobić porządek, bo tu się coś panoszą. Dobra, tę armię muszę z powrotem zebrać. Wyślijmy. Przepraszam, muszę trochę przyciszyć, bo nie słyszę. Tego. Tak, wyślijmy jego do obrony. Strzelca. To też. To nie. Tu się coś dużego wzięło. Nie, to jakieś są badziewie. Bierzmy się w tym mieście tu. Co ja tu produkuję? A, mogę też ognika zrobić. Dobra. I jeszcze sobie tu coś produkujemy. W postaci... Teraz jakiegoś... Może być strzelec. Jakie ja tu mam jednostki? Tak, nie ma jednostek strzelających. Więc zróbmy sobie strzelca. I może zbrojnego potem. Dobra. A, i tu mamy strażnika. To niech tak zostanie. O, tu idzie jeszcze parę jednostek. Dobra, to te będą do obrony. Ci strażnicy na pewno będą do obrony tego miasta. Dobra. Tylko chyba gdzieś tutaj je postawię. Czy gdzie? Czy tu? Chyba tu. Tam to nie sięgnie. Może sięgnie do tego potem. Co to jest? No, to coś jest. Silne. Dobra, lejmy tych. Nie doszło. Ale zaraz, przepraszam. Jaki to ma sens? Przecież mogę zrobić. Tak.
No właśnie. Dobrze, pięknie. Dobra. Uwolniłem im raptor manny. O, i nawet awansik. Zaklinaczka. Nic mnie tak tu nie kręci za bardzo. Dobra, weźmy to. To. I... Dobra, weźmy to. Bo nie wiem. I powiem wam, że fajna jest ta kusza i tą kuszę dajmy chyba Verminie. Nie, ona ma łuk. A ten co ma? Ten z czego strzela? Aha. Dobra. Tu jeszcze jest coś. Dobra, to sobie dajmy. Tu. To sobie dajmy też tu. 8. Promieniem ducha. Vermina. To pójdzie do niego. Ten łuk. Dobra. A Berta. Nie, to jest, przepraszam. Fera. To wyślę do Vermina. Okej. Dobra. Tu się odpoczywamy. Rozrastają się i dobrze. Może te, pewnie te ogniki kosztują naturę ileś tam i dlatego... A teraz dużo ich nie mam. Może dlatego mam tyle manny. Dobra. Jeszcze jedną turę tu, żeby skończyć. Staje nowy dzień. O, rozrosło się to miasto. No i dobra, spróbujmy teraz założyć to. To chyba lepiej. Szybciej się będzie rozrastać. Szkoda, że nie ma tu żadnego raptora manny. To może się dało wejść, kurde. Tu czy tu? Tak, żeby może sięgnąć do tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na drodze. I wtedy też dojdzie do tych jagód. Dobra, zaryzykujemy tu. Almeral. Okej. Skarbiec wiedzy. Dobrze, to mi daje po prostu tak jak mi daje. Dobra, i teraz sobie... Postawmy sobie może strażnicę tutaj. Tu w ogóle twierdzę można by było postawić. Najlepiej to przy rzece. Dobra.
tu musimy iść tych wykosić. Chcę chyba teraz to przy tych bohaterów ulepszać. Dobra, to mi się podoba. Potrzebuję więcej takich. Ma to składa daninę. Jaką wolisz daninę? To czy armia? Mannę to mam. Akceptuję. Cudownie. O kurde, spora ta mała armia nawet. Ekstra. Może by tu coś komputerowego mieć. Tak, pojedziemy na północ czyścić, bo już tam trzeba będzie robić armię. Weźmiemy te dwie armie. Dobra. Już jeszcze nie mogę ruszyć dalej. Mogę. Proszę. Dobra. Tych ścigam. Ja tu w ogóle mam nie... Nie zbadałem tego. Trzynaście do manny. Dobra, produkcja. Dobra, róbmy w końcu ten dom wojny. W przyszłej turze. To zróbmy w takim razie to. Pięknie. No i dobrze. Nowy przedmiot. Okej. Kunek, super. Tak. Okej. Uzbrojona. Teraz tu. Aha, no to już. Dobra, łuk. Okej. I to kusza. Dobrze. Wioska o nazwie tak. Jaka misja? Droga kawalerzysta. Współbunt. Tu. Pięć jednostek. Lub złoto. Ile czas? 10 tur. Dobra, zaakceptujemy. Wiadomość od Julii. Opuść moje włości. Dobrze. Opuściliśmy już, bo tu był ten goblin. I jeszcze tutaj. Dobra, słuchajcie. Strasznie słabe jednostki mam. No dobra, niech tu sobie siedzi. Możemy pójść na jakieś zwiady. Aha. To jest właśnie ten... Spore miasto tu jest. Trzeba będzie szybko na nie jakoś... wpłynąć. O, i tutaj doszedłem na to miasto od tej strony. Do tego miasta, na to miasto. Dobra, zakończymy jeszcze turę. I zobaczymy sobie, jak wygląda to nasze miasto. Ustawimy sobie to oczywiście, zaczniemy od magazynu, umiejętności, błyskawice. To jest super. Tak, to jest bardzo fajne zaklęcie. Inwazja. Gdzie? Tu. O, patrzcie, wywrócili się. Dobra, słuchajcie, ten atak zrobimy sobie już w następnym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na Five Sides of War. Do usłyszenia!